Mówiłem zupełnie nowy styl. Poza tym, nawet i nazywał się Bend the Space, zmienić przestrzeń na czwarty wymiar. A była ciekawa historia, bo to są takie moje jeszcze wspomnienia z Brazylii, kiedy gubernator stanu Rio Grande zakupywał moje prace w Brazylii i oni pytali, co to oznacza. A on wtedy odpowiedział, to co sobie wyobrazić, bo podświadomość jest ważniejsza niż świadomość. My nie zdajemy sobie sprawy, bo przecież jest sen, marzenie, złość, miłość i tak dalej, i tak dalej. My się tym nie zastanawiamy, a przecież sztuka to jest to wszystko. I 44 lata pracując na uniwersytecie, będąc profesorem zwyczajnym, tyle miałem doświadczenia, bo uczyłem tak zwanych elective students. A elective students, każdy ze studentów może wziąć kurs, musi wziąć kurs na uniwersytecie, a nie jest major, czyli nie jest studentem normalnym. Czyli dla mnie, oni nie byli jeszcze zepsuci. Na przykład, on mówi do mnie student, no tak, ale przecież jedynym człowiekiem, który narysował prostą linię idealnie, to był Leonardo da Vinci. Dobrze. Ale kiedy my weźmiemy powiększające skło, to wcale tak nie jest. Czyli my się cieszymy, że nie ma tego super ideału właśnie. To, co my nieraz krytycznie patrzymy na siebie. A na przykład student mówił, I am shy, I'm timid, I don't know what I'm going to do, to byle elektryczny. To mówię, słuchaj, w korytarzu jest niewidzialny hak, powiedz swoje wahania, powiedz swoje te właśnie takie wątpliwości. Powiedz tam i przyjdzie normalnie, wtedy będziemy idealni, dosłownie. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jak zobaczyłem ten katalog, który zrobiłeś taki piękny, to serce mi się naprawdę. Także chciałem też wspomnieć imię pani Podniesińskiej, która też wielokrotnie pisała o mnie. I wszędzie jest wstęp pani Podniesińskiej z Krakowa, to też jest miło, ale Kraków już jest daleko. Teraz mamy Warszawę, teraz mamy Saską Kępę, teraz mamy... Galerię Wandolik. Czekaj, nie. Janusza Golika. Dziękuję bardzo. Prawa, zawsze lewa strona Wisły była najważniejsza, teraz mamy prawą stronę. Prawą stronę. No, super. No, to znaczy, ale mogę coś powiedzieć, ale Wisły to pani nie odwróci. No, ale teraz wszyscy przyjeżdżają na tą stronę, prawda? Na Pragę i tu za nami się bardzo modlę. Pierwsza rzecz, nie mam tak okazji, chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, żeby być w Warszawie, bo jestem uwięziony w swoim tym pokoju w Grodzisku Mazowieckim, gdzie jestem grodziszczaninem, tak samo, to jest najważniejsze, bo zacząłem uczyć w ognisku plastycznym w 56 roku i pokochałem Grodzisk i potem coraz bardziej, że stałem się grodziszczaninem. I Grzegorz Benedykciński, który jest dla mnie, nie chcę powiedzieć, ale geniuszem, ze Grodziska Gazowieckiego zrobił Grodzisk Mazowiecki, przepiękno, w tej chwili jest w Holandii, dlatego nie opuścić, ale Piotr Galiński, burmistrz Piotr Galiński, nie tylko mój przyjaciel, ale tak samo tak miły człowiek, który rzeczywiście
kiedyś powinien zostać burmistrzem jeszcze w przyszłości, to ja nie wierzę, żeby tego nie było, bo naprawdę Piotr jest zupełnie fantastycznym, a mnie swoim helikopterem tutaj przywiózł, także bezpiecznie. No, ja już nie mówię o swojej żonie, która jest dla mnie inspiracją. Ale ja chciałam powiedzieć, że mamy jeszcze jedną uczennicę grodziską. Chodź, Iwonko, chodź. To są dwie prawnuczki tutaj. Jak Zosia dalej? Tak, Zosia też tak, ale Iwona jest też uczennicą. O, Iwonko, ja już się 100 lat nie widziałam, słuchaj. No. A ja się też uczennica grodziska. Właśnie, tak. No. Super wyglądasz. Tak młoda jak i kiedyś. Dobry. Ale gdzie jest Zosia? Zosia, Zosia siedzi na poteryczku. Jestem. Odpoczywa. Ty, Zosia, co masz nogi? Ty masz, ile masz nóg? Normalnie. Chodź, przywitaj się. Nie szkodzi. Wszystko dobrze. Piotrze, już patrzę na ciebie, słuchaj, dziękuję ci za ten helikopter, ktoś mi przywiózł bezpiecznie, nawet się udało zaparkować, tak bym się cieszył. No. I Edzio Jakubowski, też, z którym mamy też wspomnienia, bo mieliśmy książkę, a z tobą Elżbieta, to też się znamy dobrze, grodziszczanin. Książkę na którą czekamy. Proszę Państwa, jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy dzisiaj też przy okazji tak wyjątkowej jak dzisiaj specjalną atrakcję. Nasz kolega Jerzy Antoszkiewicz, człowiek orkiestra, multiinstrumentalista, kuści pana profesora i wszystkich naszych gości. W momencie, kiedy skończy się oficjalna, rozpocznie swój koncert.